Środa nie należała do udanych. Nikt też jednak nie spodziewał się pewnych awansów, bo wygrane Polaków byłyby niespodziankami. 2 godziny i 6 minut. Tyle trwał pojedynek Huberta Hurkacza z rozstawionym z numerem 4 Słowakiem Łukaszem Laczko. 19-letni wrocławianin niestety musiał uznać wyższość rywala, ulegając 7-6, 4-6 i 4-6. W hali Orbita pojawiło się blisko 2000 widzów, którzy gorąco dopingowali naszego tenisistę. Ten rozpoczął mecz bardzo dobrze, grał agresywnie i w niczym nie ustępował rywalowi. Kłopoty zaczęły się przy stanie 5-6, kiedy Polak musiał bronić piłek setowych. Hurkacz wytrzymał presję i doprowadził do tiebreaka, którego wygrał do 4. W drugiej partii zawodnik Redeco Wrocław już na początku stracił swój serwis. Później udało mu się wyrównać, jednak przy stanie 3-2 nie wykorzystał kolejnych piłek na przełamanie. Niewykorzystana szansa zemściła się na Hurkaczu, który ostatecznie przegrał seta 4-6. W trzeciej partii znów początek należał do Słowaka, który szybko przełamał wrocławianina i nie oddał prowadzenia do końca meczu. Łukasz Kubot był o włos od ćwierćfinału, podzielił jednak los pozostałych Polaków, czyli jest już poza turniejem. Pogromcą zawodnika KKT Wrocław okazał się Rosjanin Konstantin Krawczuk, który zwyciężył 6-7, 6-4 i 6-3. Kubot bardzo dobrze prezentował się w pierwszej partii, którą wygrał po emocjonującym tiebreaku. W drugim secie przy stanie 4-4 Lubinianin miał okazję na przełamanie, które dałoby mu idealną okazję na zakończenie pojedynku, ale niestety jej nie wykorzystał. Chwilę potem sam stracił podanie i przegrał drugą partię. W trzeciej odsłonie zawodnik z Dolnego Śląska szybko stracił swój serwis i choć bardzo się starał, nie zdołał już dogonić swojego rywala. Sezon 2015 zakończył się w styczniu, w lutym już pierwsze jazdy edycji 2016. W sobotę treningi, w niedzielę starty. Sezon 2016 mamy, można powiedzieć, pełen nowości. Robiliśmy specjalnie dla uczestników z seryjnymi autami, całkowicie seryjny samochód, takim jak Kowalski jeździ do pracy. Mamy dwie klasy dla takich uczestników, są to auta kompletnie bez zmian, także otwieramy się tutaj na nowych uczestników i takich całkowicie amatorów, którzy chcą zacząć historię z motorsportem. Oczywiście pozostałe klasy zostają tak jak do tej pory. Mamy dwie klasyfikacje, czyli Time Attack, najlepszy czas przejazdu, oraz WLR, czyli suma wszystkich czasów. Cały sezon składa się z 10 rund, 8 rund jest punktowanych i wyłaniamy na koniec mistrza całego sezonu. Zmiana dotyczy też liczby rund. W nowym roku dwie mniej. Dlaczego? To prośba uczestników zmagań. Chcieliśmy przede wszystkim zrobić 10 rund z tego powodu właśnie, że okres wakacyjny jest takim okresem newralgicznym. Bardzo dużo uczestników naszych wyjeżdżało. Wiadomo, że lipiec, sierpień, no różnie to pasowało uczestnikom, także dostosowujemy się do nich. Jest 10 rund zamiast 12, tak jak w sezonie 2015. Cały sezon będzie rozgrywany na torze Niskiej Łąki, czyli tam, gdzie w roku ubiegłym być może pojawi się także niespodzianka. Całe zawody odbywają się na torze Niskie Łąki w sezonie 2016. Planujemy jeszcze jeden cykl zawodów, ale o tym jeszcze nie będziemy nic wspominać. Prace nad tym trwają, całkowicie coś nowego i można powiedzieć, że o całkowicie innej nawierzchni. Wszyscy mogą wziąć udział w rywalizacji. Najpierw w sobotę w treningu, później oczywiście w niedzielę w zawodach. Zapisy wciąż trwają. Wystarczy wejść na naszą stronę, można się zapisać na trening, najbliższy trening o godzinie 11 w sobotę. Ilość miejsc jest ograniczona, już troszeczkę uczestników mamy oraz na niedzielne zawody jest formularz zgłoszeniowy. Wszystko jest wyjaśnione na stronie www.wlta.pl. Zainteresowanie ligami jest bardzo duże. W tej chwili troszeczkę mniej mamy zawodników niż w latach poprzednich, ponieważ jest i obieg mniejszy, także sami założyliśmy ograniczenie ilości osób. Natomiast zawsze tych osób jest w granicach uczestników, w granicach 50, także jest to, myślę, że dosyć dużym sukcesem, jeśli chodzi o tor Niskie Łąki. W poprzednich latach oczywiście mieliśmy większe obiekty, było tych uczestników nawet i 100, natomiast nie poddajemy się, dajemy teraz nowe możliwości, właśnie starając się o nowy typ imprezy. Relacje ze zmagań WLTA i WLR w wiadomościach sportowych Sport Game.
Młody zespół Roberta Kościuka miał sporo czasu, by przygotować się do tego meczu. Drużyny jednak problemy nie ominęły. Kilku koszykarzy w tym tygodniu uskarżało się na różne kłopoty zdrowotne. Ostatnie godziny przed meczem to na pewno ból głowy u Kościuka. Ostatecznie większość zagrała, ale na pewno znacznie poniżej swoich możliwości. Sporo dobrego można powiedzieć natomiast o wrocławskim klubie koszykówki. Po świetnych półfinałach juniorów starszych Mistrzostw Polski zespół Tomasza Niedbalskiego nie zamierzał dawać fory lokalnemu przeciwnikowi. Z takiego założenia wyszli trenerzy i absolutnie swoim podstawowym zawodnikom nie dali odpocząć. Wszyscy zagrali to na bardzo wysokim poziomie, szczególnie po przerwie. Pierwsze 20 minut to natomiast wyrównana gra. Inauguracyjną kwartę gospodarze wygrali 19-14, drugie 10 minut ledwie 12-11. Po przerwie nastąpił już koncert w wykonaniu WKK, szczególnie w defensywie. Ekipa Niedbalskiego pozwoliła Gimbasketowi na zdobycie ledwie 14 punktów przez drugie 20 minut. Koszykarze Kościuka byli nieporadni, a przeciwnik to najczęściej pewnie zamieniał na kolejne punkty. Wygrana gospodarzy więc bardzo okazała. Najwięcej punktów dla WKK, 18, rzucił Szymon Kiwilsza. Najskuteczniejszym zawodnikiem Gimbasketu był natomiast zdobywca 16 oczek Rafał Malitka. Imprezę organizuje Fundacja Hospicyjna we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, Młodzieżowym Centrum Sportu oraz Akademią Wychowania Fizycznego. Pieniądze zebrane w czasie akcji Bieg dla Hospicjów zostaną przeznaczone głównie na zakup koncentratorów tlenowych dla Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz pomp infuzyjnych i opatrunków specjalistycznych dla Hospicjum Stacjonarnego prowadzonego przez Zakon Bonifratrów. Całość wpłat od uczestników biegu zostanie przeznaczona na potrzeby chorych. Wszystkie osoby organizujące bieg pracują społecznie. Dystans do pokonania to mini maraton, czyli 10% pełnego dystansu maratońskiego to 4 km i 200 metrów. Nawierzchnia jest zróżnicowana, składa się w przewadze z asfaltu, ale zawodnicy będą też rywalizować na drodze szutrowej. Wciąż można się zgłaszać do udziału w rywalizacji. Udział w biegu to koszt 35 zł. Organizatorzy proszą osoby, które dokonają wpłaty za bieg dla hospicjum w piątek 19 lutego o wysyłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy fundacji fundacja@hospicjum.wrocław.pl. Zawody rozpoczną się w niedzielę o 11 na Stadionie Olimpijskim. Tam oczywiście też zostanie zlokalizowane biuro zawodów. Biegajmy w szczytnej sprawie.